Jest taka godzina, na którą czeka Twoje dziecko. To godzina anielska. Właśnie dla takiej godziny została napisana ta książeczka. Wierny anioł, przyjaciel, niech ją z nami cichutko przeczyta i niech dalej mówi o tych świętych dzieciach Bożych, o których ta książka opowiada. Poznaj historię małego Tarcyzjusza, świętej matki Barat, małego Kwiatuszka i wielu innych świętych przyjaciół Pana Jezusa. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę Zofii Elc, zatytułowaną Godzina Anielska. Opowiadania o świętym. Czas dla dzieci! Czas dla rodziny! Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami kanonika Schmidta. Jedwabny kapelusz. Bogaty pan, przybywszy z dóbr swoich do miasta, wszedł do jednego z pierwszych magazynów mód, aby zakupić kapelusz dla żony. Będzie pani łaskawa, mówił do właścicielki magazynu, wybrać sama najpiękniejszy kapelusz. O cenę nie idzie mi wcale. Pragnąłbym tylko nie powstydzić się przed żoną. Modystka wybrała natychmiast najpiękniejszy, jedwabny kapelusz ozdobiony kosztownym upięciem ze sztucznych kwiatów. Doprawdy, zawołał bogacz. To prześliczny kapelusz. Zaręczam, że się wszystkim będzie podobał tak jak i mnie. Ile pani żąda za niego? Nic, odpowiedziała modystka. Ten kapelusz dawno jest już zapłacony. A to jakim sposobem? Zapytał zdziwiony klient. Nie rozumiem. Co pani chce przez to powiedzieć? Zaraz się wytłumaczę, mówiła dalej właścicielka magazynu. Niech pan spocznie i posłucha. Przed kilkunastu laty, może pan przypomina sobie, jak w tym samym mieście kupował pomarańcze od dziewczynki bardzo ubogo ubranej. Dał pan temu dziecku pieniądza, oczekując reszty, ale dziewczynka odpowiedziała, że zostawiwszy w domu chorą matkę, wyszła na targ z tym tylko koszyczkiem pomarańczy, zatem nie może dać reszty, bo dotąd nie zarobiła ani grosza. Wtedy pan powiedział: a więc, kochane dziecko, przyjmij resztę dla chorej matki. Szlachetny pana dar był skarbem dla ubogiej rodziny, która tym sposobem mogła dalej prowadzić maleńki handel owocami. W parę lat potem biedna dziewczynka, której matce tak zacnie pan dopomógł, stała się właścicielką tego magazynu. Dlatego też ośmielam się prosić, abyś mi pan wyświadczył jeszcze jedną łaskę. Przyjmując ten kapelusz jako drobny dowód mojej najszczerszej wdzięczności. Bogacz został zarówno zdziwiony, jak i zachwycony tym, co usłyszał. Pragnę, aby i moja żona poznała panią, rzekł do modystki. Proszę więc,
aby była pani tak miła i odwiedziła nas w letnim mieszkaniu. Ale zanim właścicielka magazynu mogła się udać na wieś, żona szlachetnego bogacza przybyła do miasta i pierwsza ofiarowała jej przyjaźń. Dobroczynność jest cnotą wysłanników nieba, lecz i wdzięczność zarówno czcić i cenić trzeba. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmidta. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie najgłowie.pl.